Na zakończenie rozgrywek ligowych klub sportowy Warta Eremita Dobrów po raz 17 zorganizował bal sportowca. W imprezę wpisała się również uroczystość 40-lecia urodzin byłego prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie, obecnie wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, pana Grzegorza Pietrzaka. W balu uczestniczyli z osobami towarzyszącymi piłkarze Warty Eremity, członkowie zarządu klubu, działacze piłkarscy z rejonu Wielkopolski. Zaproszenie przyjął również wójt gminy Dariusz Ostrowski z małżonką. W części oficjalnej nastąpiło wręczenie odznaczeń dla zawodników i działaczy klubu. Medale nadane zostały z ramienia Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie, jak również przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu. W dalszej części uroczystości wójt gminy Dariusz Ostrowski za dotychczasową działalność wręczył zarządowi klubu okazałe puchary. Za dotychczasową współpracę i pomoc w rozwoju klubu zarząd Warty Eremity postanowił podziękować trzem osobom. Wójtowi gminy Dariuszowi Ostrowskiemu, wiceprezesowi WZPN Grzegorzowi Pietrzakowi i panu Tomaszowi Cichosowi. Wręczono im okolicznościowe statuetki. Miłą niespodziankę na zakończenie części oficjalnej jubilatowi i piłkarzom zrobiły panie z zespołu ludowego Dobrowianki, które w strojach ludowych zaśpiewały specjalnie ułożone przez siebie na tę okoliczność piosenki.